Witajcie moi drodzy, z tej strony Lego Fanka. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zestawem z Marvela, czyli pościgiem za Czarną Panterą. Zapraszam do oglądania. T'Challa, czyli Czarna Pantera, wcześniej książę, a później król Wakandy. Figurka ta jest wykonana w naprawdę imponujący sposób. Ma ona nadruki dwustronne na torsie, jak i na główce. Niestety nadruku na nóżkach nie uświadczymy. Ale za to element, który znajdziemy na główce, jest nadrukowany i mamy na nim dwa uszka, takie jakie mają pantery. Bucky Barnes, czyli zimowy żołnierz i przyjaciel Kapitana Ameryki. Ta figurka również ma nadrukowany dwustronnie tors, niestety na nóżkach nadruków brak. Główka również nadrukowana dwustronnie, z przodu główka zadowolona, a z tyłu taka lekko wkurzona. W ręce broń, a na głowie włosy. No i nie zapomnijmy o przeszczepionej ręce przed Sowietów. Steve Rogers, czyli Kapitan Ameryka. W tej figurce nie ma maski, ale za to są odsłonięte włosy, które wyglądają bardzo fajnie. Mamy również nadruki na torsie z przodu, jak i z tyłu. Tak samo główka, z jednej strony wystraszona, a z drugiej pewna siebie. No i oczywiście nie zapomnijmy o jego znanej już wszystkim tarczy, na której znajdziemy gwiazdę. W pościgu Bucky otrzymuje motor, który wygląda tak normalnie. Mamy tutaj lampkę, jest on tutaj bordowy, lecz nic specjalnego nie ma. Możemy tutaj coś przyczepić. No, tyle. Może oczywiście jeździć, ale to chyba normalne. W pościgu Kapitan Ameryka może użyć swojej niebiesko-czarnej terenówki. Tylko szkoda, że ta terenówka jest tak bardzo, jak to powiedzieć, uzbrojona, gdyż w filmie był to zwykły samochód, któremu Kapitan Ameryka wybił szybę. Tutaj mamy ruchomą szybę, żeby nie było. Oczywiście też ruchome lustra. W środku mamy miejsce dla dwóch kierowców. Jednego kierowcy, jednego pasażera. Tutaj mamy naklejki. Tutaj też mamy naklejki. Oczywiście on może to jeździć i strzelać czarnymi nabojami. Mamy światła. Tutaj takie bardzo ładne złote elementy. No i ogólnie terenóweczka na plus. Pewnie pomyślicie, takie to duże, więc musi być bawialne. I tu Was dziwię, ten model ma naprawdę bardzo mało funkcji bawialnych. Przyjrzyjmy się mu. Na skrzydłach oczywiście naklejki, nieodłączny element każdego zestawu Marvela ostatnio. Tutaj mamy zielone kratki i ogólnie tył mnie tutaj nie zachwyca, ale dobra. Zaczynamy od początku. No i tutaj mamy lekką ruchomość, ale naprawdę leciutką, gdyż dziób tutaj się w ogóle nie rusza, tylko to jest taka maleńka ruchomość. Kokwit jest otwierany, lecz w środku takie sobie nici. Element z naklejką, niestety nie nadruk. Od dołu prezentuje się to tak. No ale jednak jest jakiś plus, jest działko, tak jak w Star Warsach. No i strzela. No ale jednak spodziewałam się większej bawialności po tym modelu. No i trochę się zawiodłam. Podsumowując, w zestawie otrzymujemy trzy minifigurki, każda z nich wygląda dosyć dobrze. Mamy tutaj włosy dla kapitana, które są elementem dosyć rzadkim. Nasz Czarny Pantera, występujący tylko w tym zestawie, też zdaje swój test. Bucky już występował w tym lotnisku, więc już nie robi na mnie żadnego wrażenia. Mamy tutaj trzy inne modele, czyli motor, terenówkę oraz odrzutowiec. Z czego na odrzutowcu się bardzo zawiodłam, gdyż nie ma on za wielu funkcji bawialnych. Terenówka jak terenówka. Wygląda dosyć dobrze. W zestawie też dominują naklejki, co jest wielkim minusem. No ale cóż, Lego to Lego. No i nic na razie nie przebije lotniska, w którym było ich 26. Tutaj jest ich nieco mniej. No ale ogólna ocena to 8 na 10. Jeśli Wam się podobał taki filmik, to napiszcie w komentarzu, że chcecie więcej. No i klikajcie łapki do góry. To by było na tyle. Cześć!